Policja w sumie odstępuje od owczarków. Wszystki mnie bardziej zakochany, zakochany kazały, nieszczęśliwy zakochany, zakochany od pierwszego wejrzenia oraz słuchających inaczej. Chcemy zaprosić szanownych gościników na przedstawienie z okazji Walentynki. 14 lutego, czyli Dzień Świętego Walentego, w naszym kraju obchodzimy zaledwie od kilku lat. I mimo, że są tacy, którzy zarzucają świętującym Dzień Zakochanych, fałkowanie obcych tradycji i fanaberii, nie zrażajmy się. Nic złego nie ma przecież w dodatkowej okazji do powiedzenia komuś: lubię cię, kocham, uwielbiam. Bardzo miłe jest obdarować kogoś anonimowym podarunkiem podpisanym Twój Walentyn, Twoja Walentynka. Święty Walentyn sprzyja zakochanym, zwłaszcza tym nieśmiałym, którym brak odwagi, by wypowiedzieć Twoje uczucia. Czym jest właściwie miłość? To pytanie stawiają sobie ludzie tak długo, jak długo istnieje świat. Miłość, radość, a także smutni, jakie niosą ze sobą uniesienia, zachwyty, nieporozumienia, z których się składa, wciąż stanowią niewyczerpane źródło dla poetów, pisarzy i malarzy. Jest ona siłą i energią, bez której ani człowiek, ani świat nie może się harmonijnie rozwijać, ani zaznać szczęścia. Chcemy udowodnić wszystkim, że miłość była, jest i będzie uczuciem, bez którego życie nie miałoby sensu. Zobaczcie, jak z miłością radzono sobie od prehistorii aż po dzisiejsze czasy. Gdyby nie pojawiła się tam mroczna postać Eris.
Bogini niezgody. Zapomina,
Cześć i pokój, Pani moja, Bogu chwała, że w mieście żyję i mogę oglądać Twe krasne lica. Ach, schniło mi się za tobą, mój ludy. Już się bała, żeś ubity, a woli też zapomniał o mnie, tej biternej zawierusze. Jak ja wyruszę w daleki kraj, to przysiąg Ci jedność i oddanie. Śluby sobie gotowałem, a teraz pragnę zapytać, czyś mi biedna była i sobie wyczekała mojego widoku? A co że do łba przychodzi, choć ja dniami i nocami kaplicy przeszadywała, poboczne modły znosiła, co byś ty, panie, zdrów do domu powrócił? Wybacz, luba, nie poniechaj mi tego, bo w miłości po tobie ocieniała. Och, cichaj, daruję. Łupy wojenne przywiozły na 10 wozach i tobie nawiano weselne sukna, a szat darze złotą nicią tkany. Jedno pójdę do ołtarza, duszko moja. Mściwo moją drogą, niechże i tak będzie. Szczęśliwym jeno proszę o małe spełnienie, jużbym tak był zdrawiony przez tęsknotę za tobą. Błagam, zmiłuj się nade mną, unieś rąbek sukni, a ukaż mi jeno stópkę mamą. Tak małą, słodką, drobną miałą. Niedoczekanie twoje, toż tu nie przystój tak przed ślubem. Przecie tu nie widzę żadnej ludzkiej godziny, co by ty chciała dojść od te moje słowa. Miód przedni, panie. Precz po setaku, a jak komu wyśpiewasz coś, to zobaczę. Czerwony. Miłości tak patrzeć, gdzie w radowym ciele cnota z rozumem gniazdo sobie ściele. Człowiek bez miłości, jak świeca bez cnota, dlatego na kochanie zawsze jest ochota. W czasach nowożytnych uczucia okazywano sobie bez zbędnego skrępowania. Mówiło się dużo i też dużo się działo. Przyjrzyjmy się powstającym właśnie filmem o miłości, która przeszła do historii. Romeo i Julia. Akcja! Chyba król. Króli, bo malutki
Nie, nie, Romeo, jeszcze raz. Panie reżyserzu. Co? Czy ja mógłbym to zagrać za słonecznie? Okej, okay, Malenka, spójrz na misia. Ej, ty się nie wiesz, bo ja teraz prosta jestem. Jak zaraz podejdę, to będziesz miała zaćmienie. Ej! No co? Nie będzie mi tu głowa opijać. Romeo, wiesz co? Uciekaj. Ale jak to uciekaj? Ja mam jeszcze kwiatki dla Juni. Kasy nie masz? Julia, uciekaj. Co ty do mnie powiedziałeś? Co? Nie podobało ci się, no? Nie. Dobrze, a teraz uchodzę. Patrz, co się dzieje z twoją sztuką. Nie ma Romela, nie ma Julii, nie ma sztuki. Co? Myślałeś, że nie wygryziesz, co? Ja ci te promyczki zaraz powyrywam.
chyba. Na całego. Przesłałam mu tak. Swojego maila, numer na Gadugadu, zaproszenie na ETA, na Facebooku. A on, Domek, czwarta, wysłał mi tak. Dwie tapety z lasem, hymn wygasza w morze, no i swój telefon. Ja bym też przysłałam telefon, tylko w dobre, bo nie mieliśmy nic na koncie. Postanowiliśmy więc tak, że jak ktoś będzie tęsknił, to myślę taki sygnał, takie nieodebrane połączenie. I tak, jedno nieodebrane połączenie tęsknie bardzo. Dwa nieodebrane połączenia tęsknie. Trzy całuje, cztery całuje bardzo, pięć tęsknie, całuje i tak dalej, i tak dalej. I tak całuje się do rana. A rano stwierdziłam, że jestem już prawdziwą kobietą. Thank you.
Wszyscy, którzy się zaprezentowali, wypadli świetnie. Bardzo nam się podobaliście. Gratuluję wam tego, jak pięknie się wyglądacie, jak się odważnie zaprezentowaliście. Musieliśmy dokonać naprawdę trudne wybory i wyniki wyboru komisji, naszego jury przedstawi pani Ewa. Mistrz szkoły podstawowej została Gabrysia Czomska. Wielkie brawo! W szkole podstawowej mistrz foto została Daria Małgo.